Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Podwórkowiec. Jak widzicie, jesteśmy na działce, jesteśmy w środku tunelu, a właściwie to samego szkieletu tunelu, bo jeszcze folia jest nierozciągnięta i nie będziemy jej na razie rozciągać, bo tak będzie łatwiej przygotować ziemię pod pomidory. I o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Jak widzicie, zupełnie jeszcze pusty plac, już niedługo pewnie wypełni się pomidorami, no ale żeby się wypełnił, to trzeba to odpowiednio przygotować. Tak jak powiedziałem we wstępie, ja dziś będę szykował ziemię pod pomidory. Dokładnie to będę starał się ją odpowiednio uprawić, żeby pomidory sobie tutaj rosły. A robię to teraz, dlatego że jak założę tunel, to będzie mi po prostu trudniej i będzie gorzej, bo będzie mniej trochę miejsca, więc tak będzie po prostu łatwiej. Co będziemy dzisiaj robić? No, ja planuję, podobnie jak i w zeszłym roku, żeby moje pomidory rosły sobie w trzech rządkach, po bokach jeden i przez środek, dokładnie tutaj, gdzie stoję, żeby był trzeci, to znaczy po bokach dwa i przez środek, żeby rósł sobie trzeci. To się sprawdziło rewelacyjnie w zeszłym roku. No, mam nadzieję, że w tym roku również się sprawdzi. Dla przypomnienia jeszcze Wam powiem, że mój tunel ma szerokość 2,5 metra, jest 5 metrów długi i próbowałem już uprawiać pomidory tak, że one były tylko na bokach, nawet były podwarzędy na bokach, nawet było tak, że próbowałem jakoś tak na krzyż je sadzić, żeby się ich więcej zmieściło. Ten sposób z trzema rzędami, ta opcja z trzema rzędami jest zdecydowanie najlepsza. Najlepiej się to sprawdza, pomidory mają najwięcej miejsca i mieści się optymalna ich ilość. Ja do swojego tunelu planuję, podobnie jak i w zeszłym roku, posadzić 30 krzaków i ta ilość to jest po pierwsze wystarczająco, a po drugie optymalnie, żeby one sobie rosły, nie przeszkadzając sobie wzajemnie. To pewnie zastanawiacie się w takim razie, na czym będzie polegać to dzisiejsze szykowanie ziemi pod pomidory. Otóż po prostu przez te trzy rzędy, tylko w miejscach, gdzie będę, w rzędach, gdzie będę sadził pomidory, po prostu przekopię ziemię razem z obornikiem mniej więcej za dwa, może nawet trzy tygodnie, kiedy już nie będzie żadnego zagrożenia tym, że w nocy będzie przymrozek. Zamierzam posadzić pomidory i wysadzić je już na docelowe miejsce. Więc przez te dwa czy trzy tygodnie myślę, że obornik, który za chwilkę, granulowany obornik, który za chwilkę tutaj rozsypie, odpowiednio się rozłoży, no i zasili oczywiście glebę. Jeszcze później przy samym sadzeniu oczywiście będę podsypywał obornikiem, ale to jak już sadzę pomidory w tunelu, to będzie kolejny odcinek i na pewno to również Wam pokażę. A dzisiaj praca bardzo lekka, bardzo przyjemna, taka majówkowa, czyli po prostu bierzemy obornik, ja mam tam przygotowany obornik granulowany, ja już bierzemy łopatę, najpierw rozsypujemy obornik, a później po prostu to wszystko przekopiemy i wyrównamy ziemię i to będzie właściwie taka praca na dziś. No słuchajcie, jak już sobie kręcimy i jak już sobie pokazujemy, co robimy, to oczywiście jest ze mną cały czas mój podwórkowy kolega, czyli Lloyd. O, jak widzicie, piękne kocisko to jest i kochane bardzo. No i oczywiście zawsze towarzyszy mi w mojej pracy, bez względu na to, co robię. Ale ostatnio pokazywałem Wam sposób na to, jak odstraszyć kota z warzywniaka. Parę osób pytało mnie o to, czy ten sposób z witaminą B działa. Słuchajcie, no Lloyd przychodzi tutaj, oczywiście, że tak, jak widzicie zresztą na załączonym obrazku, jest cały czas. To jest zresztą jego miejscówka tutaj na tej szafce, na tej skrzynce. Ale co ciekawe, on nie schodzi w ogóle prawie w dół i już nie zbliża się do podwyższonych grządek, tylko sobie albo po płocie przechodzi, albo gdzieś dookoła łowi myszy. Lloyd, powiesz coś? O, coś powiedział. Powiedz jeszcze raz. No dobrze, kot niech sobie siedzi dalej, a my bierzemy się do przekopywania drugiego rzędu.
Słuchajcie, no i już, jak widzieliście, nie trwało to jakoś turbo długo, to była chwila, naprawdę moment i te trzy rządki były przekopane. I właściwie można by było na tym zakończyć dzisiejszą pracę, ale ja chciałbym jeszcze to troszeczkę wyrównać, dlatego tutaj mam taki ręczny kultywator i nim jeszcze przejadę, żeby to wszystko, co się tu znajduje, po prostu delikatnie się wyrównało. No i jak widzicie, praca już jest skończona, już jest wszystko właściwie naszykowane, ziemia już jest przygotowana, jeszcze może delikatnie, ale nie wiem, czy jeszcze dziś, czy może już następnym razem, kiedy tutaj będę, jeszcze może ją po prostu przegrabię, żeby troszeczkę ją jeszcze wyrównać, ale już całkiem ładnie to wygląda. Jak widzieliście, z filmowaniem i z przestawianiem kamery cała praca zajęła mi około 15, może 20 minut, szybciutko, i jest już przygotowane. Tak jak Wam mówiłem na samym początku, to będzie ta ziemia i obornik, który wrzuciłem, będzie się powoli szykować wszystko na to, żeby pomidory miały tutaj po prostu bardzo, bardzo dobrze. Zresztą jak możecie zobaczyć, ja już właściwie wszystko sobie wysiałem do podwyższonych donic. Jeszcze tutaj ta donica jest przygotowana na pory i selery. Tutaj będą prawdopodobnie ogórki, zobaczymy jeszcze, a jak nie, to na pewno wykorzystam to miejsce. A pozostałe grządki już są obsiane. Jak widzieliście, kota udało mi się pozbyć i wygonić z warzywniaka ku mojej uciesze, i to dosyć dużej. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Aha, jeszcze jedną rzecz Wam miałem pokazać, bo nie wiem, czy mówiłem o tym w zeszłym roku. Zobaczcie tutaj na skraju tunelu, po jego obrzeżu, znajdują się kartony. Zawsze to w ten sposób właśnie robię, bo w ten sposób nie przerastają mi po prostu chwasty. Zresztą w tym roku też niedługo, właśnie dlatego chcę jak najszybciej założyć tunel foliowy, bo chcę po prostu dokończyć również robienie tych oto takich ścieżek między skrzyniami. Mam nadzieję, że mi się to wkrótce uda i właśnie w ten sposób zamierzam wykorzystać majówkę. A żeby dojechać z tymi kamykami do samego tunelu, no to najpierw tunel musi być po prostu rozłożony, ale o tym już w kolejnym filmie. A jak na razie, na dziś, to właściwie chyba by było na tyle. Tak mi się przynajmniej wydaje. No zobaczcie jeszcze, tak to wygląda, jest naprawdę całkiem, całkiem nieźle. Ja jestem bardzo zadowolony jak na razie z efektu. Mam nadzieję, że pomidory również będą. Słuchajcie, bo pewnie zaraz mogą się posypać komentarze, że a ja robię inaczej, a ja daję obornik bezpośrednio pod krzaki pomidorowe, a ja daję jeszcze pokrzywy i tak dalej, i tak dalej. I słusznie, że się posypią, ponieważ pamiętajcie o tym, że to, co teraz zrobiłem, to jest tylko i wyłącznie przygotowanie ziemi, żeby pomidory można było przesadzić po prostu sadzonki. Oczywiście to, jakie będę sadził, będę Wam pokazywał w kolejnym odcinku na kanale Podwórkowiec, natomiast to w tym momencie to jest tylko i wyłącznie przygotowanie tego miejsca do zasadzenia pomidorów, więc kiedy będziemy sadzić,
to oczywiście będziemy kopać głębokie dołki, będziemy podsypywać tam jeszcze obornik, albo pokrzywy wrzucać, albo jedno i drugie. Zobaczymy, czy pokrzywy po prostu zdążą sobie do tego czasu wyrosnąć. Także ja po prostu w ten sposób to robię. Jeżeli wy robicie inaczej, to też jest dobrze, pamiętajcie o tym i dajcie znać, napiszcie o tym na przykład w komentarzu, bo chętnie również poznam wasze sposoby, bo jak wiadomo, człowiek się całe życie uczy i ja chętnie także czegoś nowego się dowiem, a być może będzie to coś, o czym do tej pory nie miałem pojęcia. Słuchajcie, tak jak powiedziałem przed momentem, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było oczywiście na tyle. Ja jestem zadowolony bardzo z efektu. Myślę, że pomidory również będą, a już niedługo wylądują sobie na swoich docelowych miejscach. Oczywiście to będę wam pokazywał w kolejnych odcinkach na kanale, na które już teraz zapraszam. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzonych tych kilka ostatnich minut. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiliście, o zostawienie łapki w górę albo łapki w dół. I naprawdę uwierzcie mi, że ja czerwienię się jak pomidory w tunelu, jeżeli otrzymam od was jakiś komentarz. Także również do komentowania zachęcam. A tymczasem zapraszam na kolejny film, który już wkrótce. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.